Na pewno gdzieś tam po ostatniej porażce ze Śląskiem i z innymi drużynami gdzieś tam w końcówce chcieliśmy mocno wejść w ten mecz i przez cały tak naprawdę mecz trzymać jedno tempo, żeby drużyna gości nie mogła w ogóle nam odpowiedzieć. Dzisiaj się to udało, w końcu wygrywamy. Miejmy nadzieję, że to nas pociągnie. Fajnie, że Kuba Osiński wrócił do gry. Na pewno to jest duży plus, bo na pewno go brakowało. Fajnie, że Przemek Kuśkow też już wraca i miejmy nadzieję, że jeszcze niedługo już wszyscy będziemy w pełni zdrowi i będziemy kontynuować takie mecze i to doprowadzi nas do większej ilości zwycięstw. Czuję się bardzo dobrze, cieszę się, że w końcu mogłem wyjść na parkiet i pomóc kolegom, a przede wszystkim cieszy jeszcze bardziej ta wygrana, bo no dawno nie graliśmy w pełnym składzie i borykamy się z kontuzjami od początku sezonu i cieszymy się, że w końcu wracamy do zdrowia i mamy nadzieję, że w następnych meczach pokażemy, że stać nas na o wiele więcej niż pokazaliśmy to w pierwszych meczach. I skupiamy się na kolejnym meczu i liczymy na kolejne wygrane. Nieważne w jakiej lidze na świecie, w koszykówkę, to zawsze tak wygląda, że jeśli jedna drużyna prowadzi po pierwszej połowie, to gdzieś ta druga mówi różne rzeczy w szatni i od razu wychodzą lepiej zmotywowani i na pewno muszą odpowiedzieć paroma mocnymi akcjami, co zrobiła właśnie drużyna Zapola, no ale na szczęście gdzieś tam się obudziliśmy z powrotem, trafialiśmy ciężkie rzuty, dobrze, że nam dzisiaj akurat one wpadały, bo naprawdę były potrzebne i gdzieś tam dociągnęliśmy to zwycięstwo do końca, więc się cieszymy. Myślę, że zadecydowało to, że dzieliliśmy się piłką i piłka chodziła szybko po obwodzie. Dzięki temu mieliśmy dużo pozycji za trzy, czy to na przykład jak Max wjeżdżał, to rozrzucał, gdzie było dużo pozycji, czy to pod koszem do Damiana, czy za trzy gdzieś do Pegi, czy do Michała. Na pewno zbiórkę przede wszystkim. Mamy gdzieś generalnie problem ze zbiórką. Zawodnicy zbierają nam dużo piłek w ataku. Nie, mamy gdzieś może problem z zastawieniem. Pracujemy nad tym. Dzisiaj to wyglądało lepiej. No i też na pewno dzielenie się piłką w końcówkach meczów, bo gdzieś tam zawsze jak drużyna przeciwna nas dochodziła, to każdy brał to indywidualnie na siebie. Dzisiaj każdy sobie podawał. Było dużo ekstra pasów. Nie poddaliśmy się i dalej graliśmy swoje, przez co przez dobrą obronę mieliśmy czy to szybkie punkty z łatwego ataku, czy po prostu mogliśmy szybko ustawić grę i nie pozwolić drużynie przeciwnej na ustawienie obrony i cieszymy się, że wygraliśmy. Wygrywa Polonia Warszawa.